Antek, miło zobaczyć Cię w dobrej formie na premierze filmu. Jak wspominasz pracę na planie filmu Porady na zdrady 2? Witaj, Cię też miło widzieć. No, praca była rewelacyjna. Obsada marzenie, dosłownie. Było przezabawnie, momentami dramatycznie. Ja akurat w tym filmie jestem ze stroną kobiet. To znaczy gram takiego gościa, który jest takim terapeutą, który ma dosyć swoje nietypowe metody uzdrawiania kobiecych serc, związków i ma taką swoją drużynę kobiet w rolach fantastyczne, absolutnie aktorki. Więc frajda była nieziemska grać z nimi i ogromny zaszczyt, ale przede wszystkim to, o co wszystkim chodziło, to komedia, czyli że jakby śmiejemy się z tych różnych stereotypów dotyczących związków, konflikty, jakie stwarzają związki, to są największe konflikty świata, które potrafią wywrócić wszystko do góry nogami. I właśnie no, ten tytuł Porady na zdrady 2, on oczywiście jest jakby drugą częścią znanego filmu, ale to jest zupełnie autonomiczna historia, absolutnie oddzielna i my opowiadamy historię taką współczesnych ludzi, którzy mają ogromne też problemy w tych związkach, ale każdy gdzieś tam stara sobie w jakiś sposób się z nimi uporać i to jest dosyć takie rozczulające, a przede wszystkim no, koniec końców śmieszne, dlatego cieszę się, że wziąłem udział w tej komedii, bo wierzę, że wielu Polaków odnajdzie też gdzieś tak swoje problemy w tym filmie. I no sam jestem ciekaw bardzo tego odbioru. W filmie byłeś coachem dla kobiet. Jakich rad udzielałeś? No właśnie, o to już muszę Cię zaprosić do kina, bo faktycznie no to są takie chyba najśmieszniejsze momenty tych różnych pomysłów Franka, którego zagrałem, na to, jak kobiety powinny sobie radzić w różnych problemach, a te jego sposoby są naprawdę niekonwencjonalne i żeby zobaczyć, co proponuje właśnie Franek, zapraszam drogie panie do kin. Na swojego Instagrama wrzuciłeś grafikę promującą film Porady na zdrady i tam pojawiło się dużo krytycznych komentarzy. Jaki masz stosunek do nich? Mam taki stosunek, że ja zawsze chętnie wchodzę w ogóle w jakąś polemikę, dyskusję na temat właśnie filmu, czyli filmu, który ma premierę jutro. Myślę, że będę też rzucał różnego rodzaju materiały promocyjne już od za chwilę, od jutra. W sensie chciałbym rozmawiać na podstawie swojej roli, na podstawie filmu, a nie na podstawie tego, co ktoś tam myśli o mnie, albo myśli, że w jakim jestem z jakiegoś tam powodu i plotek związanych ze mną. Też jakby rozumiem ludzi, że ktoś mnie lubi, ktoś mnie nie lubi. Natomiast jeśli chodzi o ten Instagram, to rzeczywiście najchętniej będę się też udzielał, czy współudzielał w tych różnych postach w momencie, w którym będziemy rozmawiać merytorycznie na temat roli filmu, z którego jestem dumny. A dlaczego nie zdecydowałeś się wyłączyć komentarzy? Bo to rozwiązuje sprawę. Ale wiesz co, to też wyłączenie komentarzy też nie rozwiązuje sprawy, dlatego że wiele też jest takich wiesz co, po prostu to nie załatwia sprawy. Dobrze jest wiedzieć też po prostu, jak niektórzy reagują. Pojawiają się tacy, którzy krytykują, pojawiają się tacy, którzy bronią. Wiem, że tam się dzieją rozmaite cuda na tym Instagramie. Staram się mieć do tego dystans. Czasem ciężko go zachować. Natomiast, no wiesz, co ja mogę zrobić? Robię po prostu swoje i wierzę, że wziąłem udział w naprawdę fajnym, takim jasnym projekcie, który jest dobrą rozrywką i liczę na to, że po prostu Polska, cała Polska będzie się dobrze bawiła na naszym filmie. Nie, no to zapraszamy na Porady na zdrady 2. Jeszcze zadam ostatnie pytanie. A jak się czujesz w roli takiego negatywnego bohatera Polaków? Ja w roli negatywnego bohatera Polaków? Proszę spytać Donalda Tuska. Nie no, ale to wiesz, takiego on politycznie, a ty tak show biznesowo. No tak, tak. Nie, wiesz co? Co ja mogę powiedzieć? Jeżeli rzeczywiście jestem dla kogoś negatywnym bohaterem, no to
też tak by to rozumiem i szanuję, natomiast cieszę się ogromnie, że mam jeszcze szansę grania postaci, które są ode mnie zupełnie różne i dlatego tym bardziej zapraszam na film Porady na Zdrady 2. Dobra, widzę, odbierasz ostatnie pytanie. Dlaczego nie zabierasz głosu w sprawach swoich prywatnych, które są na forum, nie? Ludzie dają sobie prawo, żeby cię komentować, a ty nie bronisz się. To mnie bardzo zastanawia, co wiesz, co jest w twojej głowie, dlaczego się nie bronisz, nie chcesz w jakiś sposób ratować i wybielać. Bo na pewno masz argumenty. Wiesz co, powiem ci tak. Czasami po prostu lepiej jest milczeć, a na niektóre pytania warto odpowiedzieć, jak się ma dobrze przygotowaną odpowiedź. A w moim właśnie przypadku tak jest, że też nie mogę rzucać za bardzo słów na wiatr i wszystko, co gdzieś tam powiem, w jakiś sposób jest właśnie roztrząsane. No wiesz, ja staram się jakoś tym odnajdywać, ale też nie mogę się wszystkim przejmować i na wszystko zwracać uwagi. No dobra, ale takie zarzuty, że na przykład wysyłasz za kimś paparazzi, to chyba warto odpowiedzieć. Takie mam zarzuty, że ja wysyłam za kimś, paparazzi. Tak. To jest ciekawe, to jest ciekawy zarzut, bo nawet nie wiedziałem, że ktoś taki zarzut mi postawił. No widzisz, za mało czytasz, nie zabieram czasu, zapraszamy do kina Porady na Zdrady 2, tak? Zapraszam na Porady na Zdrady 2, serdecznie.